Witajcie w podcaście Portugalense. Z tej strony Ania Santusz, a to mój podcast, w którym opowiadam Wam o północnej Portugalii widzianej moimi oczami. Wybierz się ze mną w podróż po tym pięknym kraju nad Oceanem Atlantyckim. 6 maja obchodzimy w Portugalii Dia Nacional do Azulejo, czyli Narodowy Dzień Azulejo. Ta data została wybrana i zatwierdzona przez portugalski parlament w marcu 2017 roku, a więc stosunkowo niedawno. Z tej okazji postanowiłam dziś opowiedzieć ci co nieco na temat sztuki Azuleżusz. Dowiesz się dziś o tym, skąd w Portugalii wzięła się sztuka Azuleżusz, praktykowana przez 500 lat, kiedy dokładnie przypadł jej największy rozwój w kraju. Poznasz dziś także projekt Gazeta Azuleżusz. Oraz kilka miejsc, które serdecznie polecam ci odwiedzić w Porto, aby zobaczyć piękne płytki. Kiedy ktoś zapyta cię, z czym kojarzy ci się sztuka portugalska, to chyba pierwsze skojarzenie, jakie pojawi się w twojej głowie, to właśnie azuleżu. Portugalskie płytki czy też kafle to jeden z nieodłącznych elementów krajobrazu miast w tym kraju. Wydawać by się mogło, że to przecież Portugalczycy musieli stworzyć azuleżusz. Skoro kompozycję spłytek tak licznie zobaczyć można w każdym portugalskim mieście. Nic bardziej mylnego, Portugalczycy nie stworzyli azuleżu. Ale nie można im odmówić tego, że stali się jednym z największych propagatorów kafli na świecie. Słowo azuleżu pochodzi od arabskiego słowa azyl. Na pewno niezbyt poprawnie wymówiłam to słowo, ale niestety wybaczcie mi, nie znam arabskiego. Natomiast oznacza ono mały, wypolerowany kamień. Dawniej odnosiły się do mozaik, które można było znaleźć w sztuce bizantyjskiej. Obecnie słowo to oznacza kwadratową płytkę, zazwyczaj o wymiarach 15 na 15 cm, którą używa się do pokrywania fasad lub wewnętrznych ścian budynków. Kafi jest bardzo wiele i różnią się od siebie wyglądem, techniką wykonania, czy też tematyką motywu, który przedstawiają. Gdy przejdziesz się ulicami, chociażby Porto, to znajdziesz na elewacjach budynków azuleżusz, które przedstawiają motywy religijne, roślinne, scenki rodzajowe z życia Portugalczyków, czy po prostu ciekawe wzory, które tworzą na długości całej elewacji unikatowe dzieło sztuki użytkowej. My obcokrajowcy się nimi zachwycamy. A dla Portugalczyków jest to jeden z nieodzownych elementów codziennego krajobrazu. Azuleżusz na Półwysep Iberyjski przybyło wraz z Arabami, Którzy ozdabiali mozaikami ściany wznoszonych przez siebie pałaców. W swojej architekturze stosowali zazwyczaj geometryczne wzory. Styl ten spodobał się zarówno Hiszpanom, jak i Portugalczykom, więc postanowili go odtworzyć, ale z pewnymi modyfikacjami. Stosowane przez nich wzory dostosowano na modłę europejską. Jednak do wytwarzania płytek używano technik, które pochodziły z krajów arabskich. Pierwsze kafle azuleżusz zaczęto sprowadzać do Portugalii z Sywilii pod koniec XV wieku. Jednym z pierwszych miłośników azuleżusz w Portugalii był sam król Dom Manuel I. W czasie podróży, którą odbył do Hiszpanii, zachwycił się azuleżusz, który zobaczył w sąsiednim kraju. W rezultacie zamówił płytki azuleżusz do swojego pałacu w Sintrze. Już w okolicach 1560 roku w Lizbonie zaczęły powstawać pierwsze pracownie ceramiczne odpowiedzialne właśnie za wytwarzanie azuleżusz w technice majoliki, którą stosowano we Włoszech. Pozwalała ona malować wzory bezpośrednio na płytce, a następnie pokrywać je warstwą ołowianocynowego lakieru, który pozwalał na wypalanie przedmiotów w wysokiej temperaturze. Zamówienie na azuleżusz w tamtym czasie składali głównie arystokraci oraz kler. Tym sposobem zaczęto nimi ozdabiać kościoły, klasztory, pałace czy też ogrody. Najbardziej popularnymi w tamtym czasie wzorami stały się motywy roślinne i zwierzęce, inspirowane egzotycznymi okazami pochodzącymi z zamorskich kolonii oraz geometryczne figury, które tworzyły interesujące kompozycje. Wzorowano się na wzorach, które pojawiały się w tekstyliach i jubilerstwie. Stąd panela Zuleżusz przypominały czasem swoją kompozycją, Misternie malowane dywany. W kolorystyce farb zaczęły dominować odcienie takie jak żółty oraz kobaltowy, które przywieziono z Flandrii. Zaczęto także inspirować się porcelaną, dzięki czemu ulubionymi panelami zostały te biało-niebieskie, które możemy licznie oglądać w Portugalii do dziś. Pod koniec XVII wieku pojawili się pierwsi mistrzowie malowania zuleżóż w kraju. Choć przy ich wytwarzaniu tak naprawdę pracowały całe rodziny. Jedna osoba była odpowiedzialna za stworzenie wzoru, inna za jego naniesienie na płytkę, kolejna za jego wypalanie w piecu, a jeszcze inna za umieszczenie ich na ścianią zleceniodawcy. Po trzęsieniu ziemi, które nawiedziło Lizbonę w 1755 roku, rozpoczął się proces masowej produkcji azuleżusz w fabrykach. Przestały być przedmiotem kaprysów bogatych Portugalczyków i stały się dostępne także dla mieszczaństwa. Tematy podejmowane do tej pory, jak inspiracje religijne, mitologiczne, satyryczne czy groteskowe, zostają zastąpione tematami codziennymi. Niejednokrotnie panele azuleżów ukazywały historię danej rodziny lub miejsca, w którym się znajdowały. W XIX wieku zaczęto umieszczać je nie tylko wewnątrz budynków, ale przede wszystkim na ich elewacjach. W dużej mierze za popularyzację azuleżusz w kraju przyczynili się tzw. brasileiros tornaviarzei, czyli Portugalczycy, którzy wyjechali do Brazylii w XIX wieku i dorobili się tam niemałych pieniędzy. Po powrocie do kraju zaczęli dekorować swoje domy właśnie przy użyciu azuleżusz. W odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie na płytki powstały nowe fabryki ceramiczne w Lizbonie, w Porto czy Wawelu. Do najsłynniejszych należały Fabryka de Megu, Fabryka das de Bezares, czy Fabryka Santana. W XX wieku kafle zaczęły pojawiać się na stacjach kolejowych oraz w metrze, i w większości przypadków możemy je podziwiać do chwili obecnej. Do najsłynniejszych malarzy Azolerżuż w XX wieku zaliczyć możemy Jorge Kolasu, Eduardo Leite, Julio Resende, czy Maria Keil. Z czasem kafle azuleżżusz trafiły także do portugalskich domów. Zdobią w nich kuchnie, korytarze czy łazienki. Oprócz tradycyjnych wzorów obecnie można zobaczyć także bardziej nowoczesne. Sama wielokrotnie fotografowałam w północnej Portugalii dwa typy azuleżusz. Pierwsze z nich to panele ukazujące świętych, które umieszczono w kapliczkach lub w elewacjach budynków mieszkalnych. Można na nich zobaczyć albo Matkę Boską z Fatimy wraz z trójką pasterzy, którym się objawiła. Albo świętego Antoniego czy Józefa. Są to tak tzw. de devocionais, czyli panele religijne. Stały się popularne od drugiej połowy XVIII wieku. Umieszczano je na fasadach, aby chronić domostwa przed tragediami. Ma to bezpośrednio związek z trzęsieniem ziemi w Lizbonie, o którym wspomniałam przed chwilą. Drugim typem azoleżusz, które spotykam na przykład w czasie moich pieszych podróży. Są pojedyncze zuleżusz umieszczane przy wejściu do domu lub na posesję oraz w restauracjach lub kawiarniach. Mają one bardziej satyryczny charakter, zawierają krótkie i humorystyczne wierszyki. W ten sposób sztuka zuleżusz w dalszym ciągu pozostaje żywa i dostosowała się do współczesnych czasów. Cudze chwalicie, swojego nie znacie. To powiedzenie bez wątpienia można odnieść do Portugalczyków właśnie w stosunku do azuleżusz. Przez wiele stuleci uznawali je za coś jak najbardziej normalnego w swojej architekturze oraz krajobrazie. Nie przywiązywali do nich żadnej szczególnej wagi. Po prostu od zawsze na fasadach były kafle i tak miało pozostać. Aż do pewnego dnia, gdy azuleżów zaczęły znikać. Szacuje się, że w dekadzie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych z ulic Lizbony zniknęło aż 25% azuleżusz. Najpierw pojedyncze płytki zaczęły odpadać z budynków same albo przy pomocy życzliwych rąk. Na piękno azuleżusz zaczęli zwracać uwagę szczególnie turyści, którzy licznie odwiedzają Portugalię w ostatnich latach. Ich zainteresowanie, a także zachwyt nad kaflami sprawił. Że Azuleżu został się wspaniałą pamiątką, którą można ze sobą zabrać do domu. Łatwo je przewieźć w bagażu podręcznym, owinięte na przykład w folię bąbelkową albo po prostu w ubrania. Nie sugeruję tu, że to turyści zaczęli odrywać Azuleżusz z fasad budynków, choć pewnie i takie sytuacje miały gdzieś miejsce, to niewykluczone. Chodzi mi o samych Portugalczyków, którzy w takim zainteresowaniu zwęszyli interes i kradzione Azuleżusz trafiły do sprzedaży na stoiska z rękodziełem. Lub ze starociami. W Lizbonie bardzo popularny jest targ staroci Feira da Ladra, w Portu natomiast w sobotni poranek odbywa się Feira da Vandoma. Niewykluczone więc, że wiele osób mogło sprzedać taki azuleżusz właśnie przy okazji targów staroci lub rękodzieła. Ale to nie był jedyny problem. Okazało się bowiem, że w Portugalii nie istnieje żadne prawo, które miałoby za zadanie objęcie ochroną zabytkowych kafli azuleżusz pochodzących z fasad budynków. Przy bumie inwestycyjnym na rynku nieruchomości wiele kafli azuleżusz trafiło na wysypisko śmieci. Budynki w centrach dużych miast, jak w Porto czy w Lizbonie, przechodziły w ręce prywatnych inwestorów, którzy mieli inny pomysł na ich wygląd, więc przy remoncie po prostu je wyrzucano bez konsultacji z odpowiednimi organami miejskimi. Problem zaczął się nasilać, a społeczeństwo portugalskie wreszcie zwróciło uwagę na tę sytuację. Pierwsze kroki poczyniono w 2007 roku wraz z utworzeniem projektu SOS Azulejżu. Powstał on z ramienia Muzeum Policji Sądowej, zwanej Policji Judiciaria. Funkcjonariusze policji zauważyli bowiem, że portugalskie dziedzictwo związane ze sztuką Azuleżusz zostało zaniedbane oraz cierpi ze względu na kradzieże płytek lub ich wandalizm. O tym wcześniej nie wspomniałam, ale faktycznie, jeśli tylko przejdziemy się w dzielnicy, w której domy pokrywają Azuleżusz. To możemy zobaczyć na nich grafiti, naklejki czy mnóstwo rys, które powstały nie w sposób naturalny, ale za sprawą ręki człowieka, który działał do tego z premedytacją. Projekt SOS Azuleżu zwrócił również uwagę na brak podejmowania działań w celu konserwacji zabytkowych kafli Azuleżusz. Starania osób biorących udział w projekcie odniosły częściowy sukces. Po pierwsze, na przestrzeni 14 lat. Od rozpoczęcia działalności aż do 2021 roku liczba odnotowanych kradzieży kafli Azuleżusz spadła o 87%. Do tego 24 marca 2017 roku portugalski parlament prawie jednogłośnie przegłosował ustawę, która ogłosiła 6 maja Narodowym Dniem Azuleżu. Jednak największym sukcesem, moim zdaniem, było wprowadzenie prawa, które zakazało usuwania azuleżusz z fasad budynków lub zburzenie budynków, w których fasady pokrywają azuleżusz. Jest to jedynie możliwe, jeśli urzędnicy z Urzędu Miasta orzekną, iż kafle nie posiadają istotnego waloru dla portugalskiego dziedzictwa. Prawda jest taka, że w praktyce zdarza się, iż piękne azuleżu i tak są niszczone, bo urzędnik wydał zgodę na ich likwidację. Tu niestety w grę wchodzą duże pieniądze. Niejednokrotnie dochodzi do sytuacji, które nie powinny mieć miejsca. Jak na przykład dawanie łapówek w zamian za wydanie decyzji pozytywnej dla przedsiębiorców i inwestorów, a zdecydowanie negatywnej dla portugalskiego dziedzictwa. Portugalia niestety nie jest w tej sytuacji wyjątkiem. Do innych działań projektu SOS Zuleżu należą także społeczne akcje edukacyjne na temat kafli, które organizowane są w szkołach. Istotne jest to, aby edukować najmłodszych obywateli na temat tej ważnej sztuki, którą można podziwiać w kraju od pięciu stuleci. Projekt zachęca także urzędy miast do tego, aby katalogowały panele azuleżusz, które zdobią czy to wnętrza, czy też fasady budynków na terenie podlegającym ich administracji. W tym kontekście w Porto powstał jeden z pierwszych banków materiałów w Portugalii. Trafiają do niego w głównej mierze azuleżusz, który zebrano z ulic Porto i uchroniono przed wyrzuceniem na śmietnik. Więcej o tym miejscu opowiem pod koniec dzisiejszego odcinka. Oczywiście istnieje jeszcze jeden bardzo ważny cel, do którego dąży projekt: Zgłoszenie portugalskiego dziedzictwa azuleżusz jako kandydata do wpisania na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Pierwsza informacja o przygotowaniu projektu pojawiła się w 2015 roku. I od tamtej pory. Raczej temat ucichł. Proces jest skomplikowany. Komisji UNESCO zajmie sporo czasu zebranie danych i ich przeanalizowanie. Zgłożony projekt zakłada bowiem objęcie ochroną mazuleżusz na terenie całego kraju, a nie tylko w wyznaczonych miejscach na mapie Portugalii. Zobaczymy, czy w najbliższej przyszłości pojawi się więcej informacji na ten temat. Jeśli tak będzie, to na pewno cię o tym poinformuję. Przy okazji tematu azuleżusz chciałabym opowiedzieć Ci o projekcie Gazeta Azuleżusz, stworzonym w 2018 roku przez dwie kobiety, Hiszpankę Plasa i Portugalkę Marizy Ferreira. Otworzyły one swoją pracownię w dzielnicy Bonfim w Porto, w której tworzą repliki kafli azuleżusz. Ich misją jest wypełnianie replikami przestrzeni na fasadach budynków w mieście, które kiedyś zdobyła azuleżusz. Jak już dziś wspomniałam, Wiele płytek azuleżusz w Porto bada przedmiotem kradzieży. Są zrywane z budynków, a następnie sprzedawane na kiermaszach rękodzieła wśród nieuczciwych sprzedawców. W atelier Gazeta Zuleżusz możesz kupić piękna zuleżusz zrobione przez Marizę i Albę, które są dostępne w regularnej sprzedaży. Kobiety przyjmują także zlecenia na wykonanie kafli dla osób prywatnych czy firm. Moim zdaniem jeszcze lepszym pomysłem jest udanie się do nich na warsztaty z malowania zuleżusz. Kilka lat temu sama wziąłem w nich udział i namalowałam dwa azuleżusz. Jeden z nich przedstawia wzór, który można podziwiać na elewacji budynku w dzielnicy Fosz. Przy drugim pozwoliłam sobie puścić wodze fantazji i zrobiłam personalizowaną płytkę z wydrami, która do dziś znajduje się w korytarzu przy drzwiach wejściowych w moim mieszkaniu. Koszt podstawowych warsztatów wynosi na tę chwilę 35 euro za osobę. W cenę wliczone są materiały, których używamy do stworzenia azuleżusz. Dwie płytki, pędzle oraz farby, których będziesz używać do malowania. Warsztaty zaczynają się od wprowadzenia związanego z historią płytek w Portugalii oraz w samym Porto. Mariza oraz Alba wyjaśniają również techniki, w których dawniej wykonywano azuleżusz oraz poinstruują Cię, jak trzymać pędzel, aby później malować płytkę. W pracowni znajduje się katalog szablonów azuleżusz z fasad Porto, które tylko wystarczy przyłożyć do kafla i pomalować. Kobiety zebrały w nim zdjęcia motywów płytek, które możemy zobaczyć na ulicach miasta. Podają nawet dokładny adres wzoru, gdzie można go znaleźć na ścianach. Dzięki temu możesz potem udać się we wskazane miejsce ze swoim własnym kaflem i zrobić ciekawe zdjęcie. Następnie po skończonych warsztatach azuleżusz umieszczane są w specjalnym piecu, w którym zostają poddane obróbce termicznej w temperaturze około 1200 stopni Celsjusza. Trwa ona kilka godzin, więc kafle są do odbioru dopiero w kolejnym dniu roboczym w pracowni. Jeśli zdarzy się taka sytuacja, że nie możesz ich odebrać osobiście, to kiedyś w pracowni istniała możliwość ich wysyłki pocztą do waszego miejsca zamieszkania, oczywiście za dodatkową opłatą. Myślę jednak, że nawet jeśli przyjedziesz do Porto na dwa dni, to da się zorganizować pobyt tak, aby w pierwszym dniu uczestniczyć w warsztatach, a w kolejnym po prostu odebrać swoje małe dzieło sztuki. Pamiętaj tylko o tym, aby z odpowiednim wyprzedzeniem zapisać się na warsztaty w Gazety Azulez. Cieszą się one sporą popularnością, więc bez wcześniejszej rezerwacji raczej nie dołączysz z ulicy do grupy na malowanie. Uważam, że to jedna ze wspaniałych pamiątek, jakie możesz przywieźć z wycieczki do Porto. Własnoręcznie malowana azuleżu może też być wspaniałym pomysłem na prezent dla kogoś z Twoich bliskich. Fundusze zebrane w czasie warsztatów lub ze sprzedaży replik kobiety przeznaczają na finansowanie swojego głównego projektu – Urza duportu, do Portu, czyli Azuleżusz Sporto. Od 2016 roku Marize i Alba fotografują i katalogują wzory azuleżusz, które pokrywają fasady budynków na terenie miasta. Następnie umieszczają je w internetowym katalogu wraz z informacją o adresie miejsca, w którym zrobiono zdjęcie. Jednak projekt U do Portu to nie jedynie katalog. Ale także analiza obejmująca sam azuleżusz. Dzięki niej można dowiedzieć się więcej na temat fabryk, w których je produkowano, czy o technikach, którymi posługiwano się przy ich wytwarzaniu. Kobiety także fotografują haniebny i nielegalny proceder, jakim jest niszczenie oraz wyrzucanie kafli w Porto. Od czasu do czasu w ich mediach społecznościowych pojawiają się zdjęcia ze śmietników, w których azuleżusz są na pierwszym planie. Na ich blogu można poczytać także o budynkach, których płytki Azuleżusz bezpowrotnie zniszczono. W tym przypadku albo zostały zastąpione przez nowsze wzory, całkowicie je usunięto, albo co gorsza, budynek zrównano z ziemią. Jeśli uwielbiasz Azuleżusz i będziesz akurat w Porto, to także możesz przyczynić się do rozwoju projektu ósmego do portu. Wystarczy, że w czasie spaceru sfotografujesz wzór, który nie widnieje w katalogu. Oraz wyślesz swoje zdjęcie z adresem do Marizy i Alby. Kilka lat temu miałam okazję przeprowadzić wywiad z Marizą i Albą. Oto fragment naszej rozmowy. Alba Początkowo nie miałyśmy żadnego wykształcenia w tym kierunku. Mariza skończyła malarstwo dekoracyjne, a ja projektowanie graficzne. Ale zaczęłyśmy się interesować płytkami Azuleżusz w Mieście. Szczególnie kiedy przeprowadziłam się do Porto, to zaczęłam wypytywać Marizę o płytki Azuleżusz. I w ten sposób postanowiłyśmy stworzyć projekt, jakiego do tej pory jeszcze nie było. Stworzyłyśmy katalog płytek Azuleżusz w Mieście. Zaczęłyśmy fotografować wzory kafli w mieście, które umieściłyśmy w katalogu. To był jeden ze sposobów, aby wzory przetrwały. Płytki są usuwane z budynków w czasie ich przebudowy. Stąd dostrzegłyśmy ogromną potrzebę, aby je ocalić. W ten sposób powstał projekt UZE Zuleżusz do Portu. Potem stworzyłyśmy Gazetę Zuleżusz, czyli naszą pracownię. Ten katalog jest projektem non-profit, stąd potrzeba było znaleźć sposób na jego samodzielne finansowanie. I tak powstała Gazeta Zuleżusz. Tutaj organizujemy warsztaty, malujemy repliki płytek na elewacji budynków i tworzymy dekoracyjne płytki, którymi można ozdobić swoje domy. Mariza. Studiowała wcześniej malarstwo dekoracyjne, stąd miała już styczność z malowaniem, albo także studiowała projektowanie graficzne. Stąd przyszło nam łatwo rozpocząć naukę w kierunku malowania płytek azuleżu. Szukałyśmy dużo informacji na ten temat, odwiedziliśmy wiele miejsc. Spora część pracy była wykonywana metodą prób i błędów. Cały proces malowania płytek azuleżżżu przyszedł wraz z opanowaniem tradycyjnych technik ich wykonywania, jakie stosowano dawniej w fabrykach. Z czasem same zaczęłyśmy tworzyć nasze własne sposoby, opierające się oczywiście na tradycyjnych technikach malowania azuleżuż. Bardzo interesujące jest to, że każdy wykonuje płytkę w swoim stylu, zostawia na niej swój podpis, tak jak to robiono w przeszłości w fabrykach. Tutaj za mną mamy kilka przykładów płytek azuleżu. Różne fabryki wytwarzały te same wzory płytek. Niektóre z nich udało nam się zidentyfikować, głównie dzięki wyglądzie oraz detalom wzoru. Każda fabryka miała swoją formę podpisu we wzorze. To znaczy, wzór był ten sam, ale można było zauważyć małe detale, którymi się różniły. I to samo robimy my w gazetazu Zuleżusz. Alba. Nauczyliśmy się tego zupełnie sami. Dziś ciężko jest się tego gdzieś nauczyć, znaleźć chociażby szkołę, w której można nauczyć się tworzyć repliki. To bardzo skomplikowane. Stąd dużo szukałyśmy w książkach na temat płytek azuleżu, w internecie sporo informacji na ten temat, i przede wszystkim obserwując same oryginalne i zabytkowe płytki. Dzięki temu dowiedziałyśmy się, jakie je wytwarzano, jakiej masy używano, jakich technik zdobniczych używano. Ale byłyśmy zdecydowanie samoukami. Dzięki naszemu wykształceniu w przypadku Marizy, malarstwu dekoracyjnemu i mojemu projektowaniu graficznemu, wiemy już sporo rzeczy. Na przykład teoria kolorów. To już dużo nam pomaga. Mariza. Kiedy uczymy się tworzyć repliki, musimy zbadać płytki azuleżusz, jakie techniki użyto oraz w jaki sposób ją pomalowano. Farby, których używamy, nie są takie same jak kiedyś. Materiały nie są takie same jak 100 lat temu. Ale dzięki naszej inwencji twórczej udało nam się wiernie odtworzyć oryginalne płytki azuleżu. Ale tak, był to proces samodzielnej nauki: wiele eksperymentów, metoda prób i błędów oraz także dużo cierpliwości. I udało nam się to. Zrobiłyśmy to. Zapytałam także kobiety o to, jakie typy azuleżusz można zobaczyć na ulicach Porto. O to, co Alba miała do powiedzenia na ten temat. Spotykamy głównie trzy typy azuleżusz w Porto. Najbardziej powszechne są płytki gładkie. Ich przykłady możecie zobaczyć tutaj, z tyłu. Są także najbardziej zróżnicowane ze wszystkich pod względem wzorów. Następnie mamy płytki wypukłe. Są trójwymiarowe i zazwyczaj pomalowane na jeden, dwa, maksymalnie trzy kolory. Mamy także płytki o obrobionych krawędziach, czyli tak zwane fazowane. W kształcie prostokąta są troszkę bardziej współczesne, bo pochodzą z początku XX wieku. Zarówno płytki wypukłe, jak i te o obrobionych krawędziach robiono za pomocą formy. Najpierw wykonywano formę z gipsu, następnie odciskano w niej glinę. I tak powstawała płytka. Później wystarczyło pomalować ją odpowiednimi pigmentami lub kolorową glazurą. Te rodzaje płytek znajdziemy na fasadach zdobiących budynki w porto. Mariza. Stworzyłyśmy warsztaty, aby móc finansować projekt Łzez do portu. Chciałyśmy także uczyć, w jaki sposób malowano dawni w fabrykach płytki, które znajdują się na elewacjach. Ważne jest to, aby uczestnicy warsztatów mogli docenić jeszcze bardziej to dziedzictwo, które mamy w Portugalii. Osoby biorące udział w naszych warsztatach mają okazję stworzyć replikę płytek, które zdobią fasady budynków w Porto. W czasie warsztatów zrobimy wprowadzenie do historii azulejos w Portugalii oraz tradycyjnych technik ich wykonywania. Uczestnicy mogą pomalować replikę płytki azuleżu lub stworzyć swój własny wzór. Ważne jest to, aby osoby mogły u nas nauczyć się czegoś więcej o tej sztuce. Jeśli ten fragment Cię zaciekawił, to na kanale Portugalense na YouTube znajdziesz całość rozmowy, opatrzoną także materiałem wideo, jeśli jeszcze nie widziałaś bądź nie widziałeś tej rozmowy, to bardzo serdecznie Cię zachęcam do nadrobienia zaległości. Odnośnik do filmu oraz do strony Gazety Azuleżusz zostawię w opisie tego odcinka. Gdzie w Porto zobaczyć płytki Azuleżusz? W porto znajdziemy wiele budynków, których ściany zdobią piękna zuleżusz. Przygotowałam dzisiaj listę kilku miejsc, do których warto wybrać się, aby zobaczyć prawdziwe dzieła sztuki. Zrób sobie spacer fotograficzny ulicami miasta. Będziesz do tego potrzebować jedynie wygodnych butów, butelki wody oraz aparatu, choć oczywiście ten wbudowany w telefonie także może się przydać. Polecam, aby zacząć spacer w samym centrum miasta gdyż do zobaczenia będzie kilka fasad kościołów pokrytych pięknymi biało-kobaltowymi azuleżusz. Pierwszy z nich jest kościół Igreja do Karmu, który mieści się tuż obok placu Prasa dos Leões. Kiedy spojrzysz od frontu na kościół Igreja do Karmu, to może wydawać się on ogromny. Tak naprawdę od budynku Jénière, czyli Republikańskiej Gwardii Narodowej, aż do skrzyżowania ulicy Rua du Karmu z placem Prasa Carlos Alberto, Patrzysz nie na jeden kościół, ale na dwa, które dodatkowo pośrodku rozdziela najwęższy dom w Porto. Do budynku Gwardii przylega kościół i grezodusz Karmelitarz, czyli Kościół Karmelitów Bosych, wybudowany w 1628 roku. Następnie na prawo od niego znajduje się dom, którego szerokość nie przekracza jednego metra. W Portugalii istniało prawo, że nie można było budować kościołów przylegających do siebie. Musiał je oddzielać jakiś budynek. Stąd postawiono ten najwęższy dom w Porto i jeden z najwęższych w całym kraju. Patrząc dalej na lewo, zobaczysz kolejny kościół. Tym razem nosi on nazwę Igreja da Nossa Senhora do Carmo, a więc kościół Matki Bożej z góry Karmel. To on jest głównym obiektem zainteresowania, gdyż jego wschodnia ściana w całości pokryta jest panelami azuleżusz. Sam kościół według projektu architekta Jose Figueiredo Seychasa w stylu Rokoko zbudowano w 1768 roku. Wschodnią ścianę kaflami udekorowano później, bo dopiero w 1912 roku. Za kompozycję panelu Azulejosz odpowiadał Silvestre Silvestri, całość pomalował malarz Carlos Branku. Natomiast kafle wypalono w dwóch fabrykach Villa Nova de Gaia: fabryka do du Senior Duale. I fabryka da Azuleż Azuleżusz przedstawiają Górę Karmel, położoną na terenie Izraela, oraz założenie zakonu karmelitów. Jest to jeden z najczęściej fotografowanych kościołów w mieście. Zresztą nie dziwię się temu. Kafle ze wschodniej ściany stanowią naprawdę ciekawe tło do zdjęć. Ja sama wybrałam to miejsce do mojej sesji ślubnej w 2020 roku. Niedawno zauważyłam, że na ścianie założono półprzeźroczystą siateczkę najprawdopodobniej w celu ochrony kafli. W samym centrum Porto, dosłownie rzut beretem od kościoła Matki Bożej z góry Karmel, w pałacyku Palacete dos Viscontes de Balsemao, przy placu Prasę Carlos Albertu mieści się bank materiałów, który wchodzi w skład Muzeum Miejskiego. Od 2010 roku jego drzwi są otwarte dla zwiedzających, ale już od 1992 roku mieszkańcy Porto mogli zgłaszać się do niego w celu uzyskania pojedynczych materiałów, które służyły im do naprawienia fasady budynków w mieście. Obecnie bank materiałów może odwiedzić każdy. Ja kilka razy się tam wybrałam, aby podziwiać kolekcję Azuleżusz, której część udostępniono do oglądania. Oprócz kafli Azuleżusz pochodzących nawet z XVII wieku, zobaczymy w banku również tabliczki z nazwami ulic które uchroniono przed wyrzuceniem, lub też sztukaterie oraz metalowe zdobienia, które kiedyś mieściły się w budynkach w Porto. Cieszę się bardzo, że takie miejsce powstało, że każdy może wejść do środka, poglądać te dzieła sztuki, zainspirować się nimi oraz wyobrazić sobie, jak kolorowe kiedyś były ulice miasta. Najwięcej azolerżów, które można podziwiać w tym banku materiałów, pochodzi z dawnych fabryk ceramiki, które funkcjonowały w Porto oraz w Gai. Były to fabryki Karwaliniu, Dewezarz oraz Masarelusz. Muzeum można zwiedzać od wtorku do niedzieli, od 10 do 17. Pamiętaj, że w porze obiadowej drzwi muzeum będą pewnie zamknięte dla zwiedzających. Jest ono również nieczynne w święta, natomiast wstęp do niego jest bezpłatny. Jeśli więc lubisz sztukę i przyjeżdżasz do Porto, to koniecznie znajdź chwilkę czasu, aby zajrzeć do środka. Kolejnym punktem w czasie spaceru po Porto śladem Azuleżusz, jest kościół Igreja Dusz Kongregadusz, czyli kościół Kongregacji Oratorium Świętego Filipa Neri. Zbudowano go w 1703 roku na miejscu dawnej kapliczki poświęconej Świętemu Antoniemu. W okolicy lat 30. XX wieku na głównej ścianie kościoła umieszczono panele Azuleżusz autorstwa Żorzy Kolasu. Przedstawiały one sceny dotyczące żywotu Świętego Antoniego oraz adoracji Świętego Sakramentu, jak i sprawowaniem mszy świętej. Wystarczy, że spod kościoła przejdziesz na drugą stronę ulicy i znajdziesz chyba jedno z najpiękniejszych miejsc w Porto, jeśli chodzi o Azuleżusz: Dworzec Kolejowy São Bento. O jego historii opowiadałam całkiem niedawno, bo w 33 odcinku podcastu Portugalense, ale dzisiaj chciałabym wspomnieć coś jeszcze na temat samych paneli Azuleżusz, zdobiących jego atrium. Tym razem obiekt spaceru znajduje się wewnątrz budynku. Ale w środku dworca poczujesz się jak w muzeum. W 2022 roku odnowiono wnętrze atrium. Pomalowano sufit, odświeżono sztukaterię. Niestety, w tym momencie, obok dworca cały czas trwają prace przy budowie nowej linii metra. Ale nic nie powinno stać Ci na przeszkodzie, aby w środku podziwiać te prawdziwe dzieła sztuki, autorstwa wspomnianego już dziś Żorze Kolasu. Proponuję, aby oglądanie Kafli rozpocząć od północnej ściany. Z tej strony znajduje się wejście na teren dworca od ulicy Rua de Madeira. Dwa panele przedstawiają momenty wyjęte z historii Portugalii. Od góry zobaczysz obraz złożony z płytek o nazwie Encontro de Valdevez. Przedstawia on bitwę z 1140 roku w dolinie rzeki Wesz, która jest położona na ziemiach w powiecie Arcus de Valdevez. W XII wieku doszło tu do starcia wojsk hrabstwa Portugale na czele z Dom Afonso Enriquezem, i wojsk Kastylii Leonu pod wodzą jego kuzyna Alfonso VII. Zwycięstwo wojsk do Alfonso Enriquesa było ostatnim etapem formowania się państwa portugalskiego. Pod tym panelem znajduje się drugi, który nosi nazwę Entrega de Egas Muniz. Nawiązuje do legendy dotyczącej jednego z bohaterów narodowych z północnej Portugalii, Egasza Muniza. Pochodzący z wpływowej rodziny Ribadouru, Egasz był opiekunem księcia Alfonso Enriquesa co nie przeszkadzało mu w angażowaniu się politycznie w sprawy hrabstwa. Wspomniana scena rozgrywa się w Toledo. Na pierwszym planie zobaczysz króla Kastylii Leonu, Alfonso VII, oraz bosego i związanego Egasza Muniza ze swoją rodziną. Po tym jak Alfonso Enriquez zbuntował się przeciwko swojemu kuzynowi i wypowiedział mu wasalstwo, Egasz udał się do króla Alfonso VII, oddając w jego ręce życie swoje i swojej rodziny gdyż wcześniej ręczył on honorem za swojego wychowanka, który złamał w tym wypadku dane słowo. Poruszony Alfonso darował Egasowi życie. Na wschodniej ścianie czekają na ciebie kolejne, tym razem mniejszych rozmiarów panele. W tej części atrium zobaczysz azuleżusz przedstawiające sceny z życia mieszkańców północy kraju. Są to sceny związane zarówno z wydarzeniami religijnymi, jak i z codziennością mieszkańców. Zacznij oglądać panele azuleżusz od lewej strony. Pierwszy ogólny panel ukazuje jedną z największych procesji w kraju Procesję kuczci Matki Boskiej Uzdrawiającej w Lamegu. Kult Najświętszej Panienki został zapoczątkowany w Lamegu przez zakon Trójcy Świętej, a obchody jej święta przypadają na przełom sierpnia i września. Procesja w Lamegu była jedyną w całym kraju, w której figura Matki Boskiej umieszczona była na wozie ciągniętym przez woły. Pozwalała na to specjalna bulla wydana przez papieża. Na panelu zostało to bardzo dobrze pokazane. Poniżej zobaczysz dwa małe panele z kafelkami. Po lewej stronie znajduje się obraz zatytułowany A Promesa, czyli Obietnica lub Intencja. Zobaczysz kobiety, które na kolanach pokonują drogę przez ulice miasta. Drugi panel nosi tytuł A Fonte Milagroza, czyli Cudowne źródełko. Kolejka kobiet z dziećmi ustawia się wraz z znaczeniami, aby napełnić je uzdrawiającą wodą. Na lewo od zegara i tablicy informacyjnej zobaczysz panel przedstawiający winobranie w systemie Winia Duenfurcadu. To bardzo specyficzny, pradawny typ uprawy winorośli, który można spotkać głównie w północnej części Portugalii. Polega on na tym, iż winorośle sadzono w pobliżu drzew, aby ich łodygi mogły znaleźć oparcie na pniu oraz gałęziach innych roślin. Stosowano go na małych parcelach terenu, w celu zaoszczędzenia miejsca pod inne uprawy. Z tego względu zobaczysz drabinę oraz kobiety, które zrywają owoce prosto do koszy. Kolejny panel także nawiązuje do wina, gdyż pokazuje transport wina Porto na rzece Douru. Kompozycja zuleżusz przedstawia łodzie Rabelusz, którymi wożono wino Porto do piwnic Villa Nova de Gaia, aż do lat 60. ubiegłego wieku. Widać na nim również wozy ciągnięte przez woły oraz beczki, w których znajduje się cenny nektar. Rzekę douru ukazano z charakterystycznymi dla niej meandrami. Na prawo od zegara i tablicy informacyjnej zobaczysz panel przedstawiający żniwa. Ciężką pracę na roli wykonują mężczyźni, kobiety i zwierzęta. W prawym dolnym rogu panelu zobaczysz nawet karmiącą piersią matkę. Poniżej ponownie pojawia się rzeka douru, tym razem wraz z młynami wodnymi, które zbudowano na jej brzegu. Woły czekają na rozładunek zbóż przywiezionych do młyna. Aby wyprodukować z nich mąkę na chleb. Po prawej stronie od góry zobaczysz drugi, duży panel związany z tradycjami chrześcijańskimi. Jest to Romaria de Orcatu, czyli huczny odpust w okolicach miasta Gimarańsz, przypadający na pierwszy weekend lipca. Święty Torcato był biskupem z Bragi. Został zamordowany przez muzułmanów w 715 roku wraz z 27 innymi osobami, które wyruszyły na obronę wsi w czasie najazdu. Na panelu zobaczysz część ludyczną tego święta. Mieszkańcy tańczą, bawią się, świętują, jedzą, piją, a nawet śpią już ze zmęczenia. Poniżej, od lewej strony, panel noszący tytuł Asadeira de Castanhas przedstawia moment pieczenia kasztanów, czyli magusztu. To typowy portugalski zwyczaj związany z jesienią. Ostatnim obrazem złożonym za już na wschodniej ścianie atrium dworca São Bento jest Feira do Gado. Czyli jarmark, podczas którego można kupić przede wszystkim zwierzęta domowe. Na północy od zawsze przeważały tereny rolnicze, więc nieodłącznym elementem krajobrazu są pasące się na polach stada krów, owiec czy kus. Na południowej ścianie zobaczysz dwa główne panele Zazuleż. Nad kasami biletowymi obraz przedstawia ślub króla Dążła I z Filipą de Lancaster, który odbył się w Porto w 1387 roku. Przypieczętował on podpisany rok wcześniej traktat windsorski o wzajemnym przymierzu pomiędzy dwoma państwami. Na panelu widać fragmenty Porta de Vandoma, czyli jednej z bram wjazdowych do miasta, oraz katedrę. Biskup przewodniczący ceremonii trzyma lejce konia, na którym siedzi Filipa. Ostatnią dużą kompozycją złożoną z biało-niebieskich kafli jest zdobycie Ceuty. Wydarzenie to miało miejsce 21 sierpnia 1415 roku. Na głównym planie zobaczysz syna wspomnianej pary królewskiej, księcia Henryka żeglarza. W 1415 roku zgromadził w porto załogę i wyruszył do północnej Afryki, w celu podbicia ziem należących do wyznawców islamu. Na początku XV wieku Ceuta była portem, do którego docierały statki z Indii, zawierające cenne i luksusowe produkty. Bohaterów bitwy było wielu, ale Henryk żeglarz urodził się w porto, więc nie mogło go zabraknąć w atrium. Ścianę zachodnią, na której znajduje się główne wejście na dworzec, zdobią głównie kolorowe panele Azuleżu. Zobaczysz dziesięć wąskich, alegorycznych paneli. Zaczynając od lewej strony, ukazano alegorię handlu, sztuk pięknych oraz literatury. Kolejne cztery panele przedstawiają pory roku. Jako pierwsza została ukazana zima, potem jesień, lato oraz wiosna. Seria paneli alegorycznych zakończona jest azuleżusz ukazującymi alegorie muzyki, rolnictwa oraz przemysłu. Oprócz ściany zachodniej, wąskie kolorowe panele możemy zaobserwować również na pozostałych ścianach, tuż nad biało-niebieskimi azuleżuszami. Przedstawiają one ewolucję środków komunikacji, począwszy od czasów rzymskich, a skończywszy na rozwoju kolei w XIX wieku. Zaobserwujesz panele ukazujące najazdy Barbarów i Maurów. Jorge Colasso namalował również różne rodzaje powozów, używane na przestrzeni kilku epok w Portugalii. Zwieńczenie ściany południowej stanowi zaś podłużny panel przedstawiający wjazd pierwszego pociągu z Porto do Bragi, który miał miejsce w 1875 roku. Widać na nim mieszkańców regionu Miniu w swoich tradycyjnych strojach. Po długiej wizycie w atrium dworca kolejowego, czas na wspinaczkę ulicą Rua Trinta de Janeiro, czyli 31 stycznia. Na jej szczycie oczom ukaże Ci się kościół Igreja de Santo Ildefonsu, czyli kościół świętego Ildefonsa z Toledo. Budowę świątyni ukończono w 1739 roku, jednak jej fasadę obłożono płytkami azuleżusz dopiero w 1932. Jest to trzecie miejsce, w którym w Porto zobaczysz azuleżusz autorstwa George'a Colasu. Do wyłożenia fasady świątyni użyto blisko 11 tysięcy płytek. Przedstawiają one żywot świętego Ildefonsa z Toledo oraz sceny z Nowego Testamentu. Spod kościoła proponuje udać się ulicą Rua de Santa Catarina do skrzyżowania z ulicą Rua de Fernandes Tomasz. Tam zobaczysz piękną, lecz małą świątynię, której fasada w całości pokryta jest kaflami. Jest to Kapela de Santa Catarina, czyli Kaplica Świętej Katarzyny, znana także pod nazwą Capela da Zalmas, czyli Kaplicy Dusz. Kaplica z inicjatywy Bractwa Świętego Franciszka wzniesiono w XVIII wieku. Fasadę, podobnie jak w przypadku pozostałych wspomnianych już dziś przeze mnie kościołów, obłożono płytkami znacznie później. W przypadku Kaplicy Świętej Katarzyny miało to dopiero miejsce w 1929 roku. Ich autorem był Eduardo Leite, a wyprodukowano je w fabryce w Juwa Lamegu w Lizbonie. Do pokrycia frontu oraz południowej ściany kaplicy użyto prawie 16 tysięcy płytek. Kompozycja ukazuje losy świętej Katarzyny oraz świętego Franciszka z Asyżu. Na sam koniec polecam udać Ci się do jednej z dzielnic mieszkalnych w Porto, gdzie znajdziesz wiele starych domów, które pokryte są użytkowymi azuleżusz. Znajdziesz je w dzielnicach jak Bonfim, Campania czy Foch. Do niektórych bez problemu dojdziesz z ulicy Santa Catarina na Piechotę, a w te bardziej oddalone możesz dojechać środkami transportu miejskiego z samego centrum Porto. Tym sposobem dotarliśmy do końca odcinka. Jego przygotowanie zajęło mi sporo czasu, więc bardzo Cię proszę, jeśli tylko Ci się spodobał, to udostępnij go w swoich mediach społecznościowych. Dla Ciebie to tylko chwila, a ja dzięki temu będę mogła dotrzeć do nowych słuchaczek i słuchaczy. Możesz także ocenić ten podcast przeznaczony do tego aplikacji, jak Spotify czy Apple Podcast, lub zostawić komentarz pod odcinkiem na YouTube. Bardzo serdecznie dziękuję za uwagę i słyszymy się jak zwykle za dwa tygodnie w czwartek. Dziękuję za wysłuchanie kolejnego odcinka podcastu Portugalense. Jeżeli chcecie dowiedzieć się czegoś więcej na temat Pomocy w Portugalii, odwiedźcie koniecznie moją stronę www.portugalense.com. Znajdziecie mnie także na Instagramie portugaleńse-blog oraz na YouTube, Portugalinse. Do usłyszenia w kolejnym odcinku podcastu Portugalinse.